Cześć, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj powiemy Wam, czego nie chciałybyśmy dostać na święta. Oglądajcie. Kurczę, no liczy się gest, prawda? Ja z każdego prezentu jestem zadowolona, ale na przykład nie chciałabym dostać na pewno skarpetek i w ogóle ubrań. Jeżeli chodzi o ubrania, no tak średnio. To jak można ubranie komuś kupić, jak czy znasz moją stylówę, albo najbardziej lubię, jak ktoś koleżanki w sklepie, o, ta bluzka, no w twoim stylu. Najbardziej takie, najbardziej lubię taki no tak. tekst. O, to biało-czarne, o, to w twoim stylu, a taka jeszcze straszna jakaś tam, co z tego, że biało-czarne, jak nie, jak kompletnie, no nie. Ja mam specyficzną sylwetkę i to, zresztą każdy ma jakiś tam swój własny rozmiar i styl i to nie pasuje, ani jeżeli na przykład tobie się może nie spodobać, nie będziesz w tym chodzić, no i to jest przykre i dla tej osoby, która obdarowuje i dla tej, która odbiera. Prawda. Chociaż bardziej dla tej, która obdarowuje, bo zobaczy, przecież dlaczego w tym nie chodzisz, no tak? Ale jak na przykład no jakaś tam dalsza rodzina, czy ktoś taki, to jak na przykład... Bluzkę, czy... Tak, to jest takie, o dzięki, śliczne, no ale tak w rzeczywistości się tego w sumie nie zakłada, więc... Ale często tak jest, że babcia chce... Właśnie, nie chciałam używać tej nazwy. Że nie rodzice nawet nie kupują takich rzeczy, bo wiedzą, że no dzieci, ale że babcie, dziadkowie nie, ale babcie kupują, właśnie wyszukają tą, że proszę, tyle szukałam dla ciebie tej bluzeczki, podoba się. Ja za to na przykład nie lubię dostawać kubków. Bo mam całą kolekcję kubków. Nie, no kubki to takie... Z różnymi napisami, każdy jest inny, mam ich ponad 20, to nie mają być zabawne. Zabawne napisy, jakiś hashtag, coś tam, o na przykład, i później przy porannej kawie tak patrzę. Aha, fajnie. A fajnie? Nie, ja chciałam na przykład kubki ladies. Może będziemy produkować, zamawiajcie na naszej stronie. Dobry pomysł. I teraz by wszystkie były, wiesz, takie, o, to takie to kolekcje z ladies to bym mogła mieć. No, każda by miała fajne, swój kubek. O, jeszcze i tak pijesz ze sobą. Kubek, bo nie jest mi on potrzebny, mam swój ulubiony i na razie go nie wymieniam. Ewentualnie, jeżeli się zbije, to mogę poinformować kubek. Ja bym nie chciała dostać biżuterii, z racji tego, że biżuterii w ogóle nie noszę. Nie mam, znaczy miałam przykute uszy, ale już nie mam. Mam jeden naszyjnik, brazoletek ani pierścionków nie noszę, więc biżuteria dla mnie byłaby zdecydowanie nietrafionym pomysłem. No, chyba garnki. Na pewno nie chciałabym. Znaczy... Ale tylko nie. Garnki, czy patelnie, czy nie, coś tam patelnie, do gotowania, rzeczy... mikser, blender i tak dalej? Tak, tak, tak. Takie rzeczy nic właśnie do domu, bo to da się kupić, znaczy ogólnie to trzeba kupować razem, nie? Jakby z kim to mieszkasz, nie wiem, z rodzicami, z chłopakiem, z koleżanką. Bardziej w prezent to trzeba takie rzeczy, nie wiem, jakieś kosmetyki, perfumy, coś takiego, wiesz. Mhm. No nie, bo ja bym się tam ucieszyła z patelni grillowej na przykład. Tak, ja albo z naczynia żaroodpornego. Proszę bardzo, może wreszcie by się zabrała za gotowanie. Gry komputerowej nie chciałabym dostać. O, to ja bym chciała, to może się tutaj... Nie, a widzisz, nie, ja bym nie chciała gry komputerowej dostać. Dlaczego? Bo nie gram w ogóle. A ja znowu gram za dużo i w sumie dla mnie taki... Dobra, to słuchaj, jak dostanę, to ci oddam. O, na przykład. Jesteśmy w komitywie. No, bardzo dobrze. No okej, okay, nawet może tą książkę, ale też jak kupisz mi jakąś historię nowożytną, to też nie za bardzo. Wow. No tak. Wiecie co, ja to takie słodyczy nie będę dostawać. Bo jak dostaję paczkę słodyczy w Boże Narodzenie, ogromną paczkę, raz, że się najem już w święta tak, że już mówię Pańka. Sobie, że nigdy nic więcej nie zjem, no. To jeszcze później, te dwa dni później tak patrzę na tą paczkę, Jakby nie chcę słodyczy, ale nie spróbuję. Nie chcę, ale spróbuję. I tak jedna, dwie, trzy i poszło. I... Albo i nawet za miesiąc dalej. Można szczaić, że oj, tak. Mam słodycze. O, zapomniałam, wrzuciłam gdzieś do szafy i później, no nie, no nie. Zawsze jak dostawałam, jak byłam mała nawet, znaczy mała, no powiedzmy byłam w gimnazjum albo liceum. Ale bardzo mała, dzięki. Ja taka młoda, to nawet jak dostawałam bombonierki, to zawsze one zostawały kilka lat w szafce, nikt nie jadł, aż później musiałam je wyrzucać, bo termin no, ważności. Śmiały. Nie, w sumie ja tam słodyczem całkiem mogła, tylko nie takie randomowe, że czekolada z wedla. Tylko jak rzeczywiście ktoś takie coś ciekawego mi znajdzie, to wtedy fajnie, bo można spróbować czegoś innego. Albo jakichś wymyślnych może kosmetyków, jakichś kremów specjalistycznych,
korzystam ze zwyczajnych, zwykłych nawilżających. No i zresztą więc... wiesz, co jest dobre dla twojej cery. To też prawda, to też. Tak. A co nie chciałabym jeszcze? Kota albo psa. O, zwierzęta to też kompletnie na pewno nie. Jakby, mimo tego, że ja kiedyś powiedziałam, że lubię kotów albo psów, to na przykład, nie? Dla ale kogoś. To nie, nie znaczy... jest dobry prezent. Nie zawsze wiesz, czy te osoby będą miały szansę zaopiekować się dobrze tym zwierzęciem. I później i co? I jakie są później przepełnione schroniska po święta, bo nieudane prezenty? To jest żywe stworzenie i na prezent nie wyobrażam sobie kupić komuś. Najgorszy mój prezent to były od takiej mojej dalszej cioci buty w rozmiarze 36, ja mam rozmiar 41 i to były w ogóle jeszcze takie w chińskim stylu, takie jakby, nie wiem, kapciobuty i to jeszcze ta ciocia przychodzi, patrz, specjalnie dla ciebie, a ja wiem, że ona jest taka troszkę uboższa i to takie, patrz, specjalnie dla ciebie i ja tak patrzę na te buty w rozmiarze 36 i ona mówi, no to przymierz, ja mówię, no to może później, bo mam teraz grube skarpety i w ogóle. Więc to był taki prezent, co mi było bardzo żal, że no rzeczywiście, no naprawdę nie jestem w stanie nawet fizycznie tego po prostu założyć, no ale no nie trafiony niestety pod tym sklepem. Jak mama usłyszy, to będzie głupio. Kiedyś dostała mi taką sukienkę. No jej się podobała, w jej stylu też była, ale nie w moim. I nigdy jej nie założyłam. Mój najgorszy prezent to nie dostać prezentu. No, czułam się głupio. W sensie... To jest popularne teraz chyba, jakby nie kupujesz nic, po prostu idziesz do kogoś na imprezę, ale jak, nie wiem, zapraszają cię gdzieś... Byłam kiedyś gdzieś tam, nie będę opowiadać, bo może znajomi oglądają, ale w sensie, no nie dostałam nic, ja tak czułam się, w sensie ja kupiłam coś tam, a tutaj tak. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Koniecznie piszcie w komentarzach, czego wy nie chcielibyście dostać pod choinkę, a także lajkujcie, udostępniajcie i obserwujcie nas na wszystkich kanałach social media, a także oglądajcie inne odcinki. Zapraszamy.